Dzień dobry, witajcie! Witam się z wami z naszej nowej fury. Siedzę w samochodzie, ale nie jest to Dacia. Ze swojej fury. Aktualnie kieruje nią mój mąż, gdyż moja kontuzja... no już nie wiem, jakoś tak... jeździłam w sumie tym samochodem w weekend, bo kupiłam go właśnie przed badaniami i pojechaliśmy odebrać ten samochód, słuchajcie, prosto z mojego treningu, na którym tak się załatwiłam. Więc jeździłam już tym samochodem, ale odkąd wiem, że mam problemy z nogą, to jakoś tak odpowiedzialność moja społeczna nie pozwala mi wsiąść za kierownicę, przynajmniej dopóki nie poczuję się z tą nogą trochę lepiej. Także tak, jedziemy, mój mąż prowadzi. W ogóle mój mąż ostatnio sobie trochę popyla moim autkiem. No bo jest mała, jest na wierzchu, pali 5 litrów na setkę, więc to nawet przy moim gazie to Duster więcej zeżre, nie? Także tak, ale co to za samochód? Pokażemy wam, jak dojedziemy do rodziców, dlatego że w bagażniku mamy pożyczony od Piotrka odkurzacz do prania tapicerek. No jednak ten samochodzik, wiecie, to jest używane autko po niedużych, ale lekkich przejściach i lepiej byłoby je przebrać. A co to? Zaraz zobaczycie. Patrzcie, jaką mam czerwoną strzałę. Przyjechaliśmy do rodziców, bo tu jest kawałek podjazdu. Pożyczyliśmy od kolegi odkurzacz, taki Gerherowy. No ale niestety nie chcę ciągnąć, nie zasysa wody, a chcieliśmy uprać, wiecie, tapicerkę, więc mamy lekki problem. Nie umyjemy dzisiaj samochodziku, no ale trudno. Andrzej wziął ściereczkę i szmatkę i trochę mi go przetrze w środku, bo ja jestem kontuzjowana. Dobra, żebyście sobie nie pomyśleli, mam taki odkurzaczek i Andrzejkowi trochę pomogę, no ale wiecie, w sensie ja nie jestem taka w pełni dyspozycyjna ruchowo, że tak powiem, więc musimy sobie jakoś na okrętkę poradzić. A Damian ma chyba jakiś sprzęt do prania samochodów, tak? Więc może się do niego uśmiechniemy. W ogóle to my kupiliśmy ten samochodzik nieco ponad tydzień temu, w piątek właśnie, wtedy kiedy dostałam kontuzji, to było, słuchajcie, w ten długi weekend, to był chyba 16. Pojechał z nami Damian, nasz sąsiad, który się zna na samochodach. Jest mechanikiem bardzo dobrym. No i super, że go wzięliśmy. Prawie, słuchajcie, wróciliśmy bez samochodu. Damian powiedział, że 22 tysiące i ani grosza więcej. Pan handlarz chciał 24 chyba, tak? 23 900. No ale Damian się targował bardzo mocno. I zeszliśmy do tych 22, to jest, słuchajcie, polski samochodzik, w sensie kupiony w salonie w Polsce, polska salonówka, ma 70 tysięcy przebiegu, tak? Jakoś tak mniej więcej. Generalnie ktoś go używał do takich drobnych dojazdów. Jak mu się przyjrzycie, to on z każdej strony ma jakieś takie, wiecie, ryski na lakierze i tak dalej. Był już na pewno kilka razy polerowany, bo Damian go sprawdzał, wiecie, takim tym miernikiem i jakbym go chciała teraz polerować, żeby był ładny, błyszczący i żeby nie było właśnie takich o tutaj przypadków, no to mogłoby być cienko, mogłabym już zdjąć ten lakier. I wiecie, mi samochód jest potrzebny do tego, żebym ja się przekonała do jazdy. Dlatego on jest taki malutki, zgrabniutki. To jest, słuchajcie, Nissan Micra. 10-letni chyba, tak? Tak. Także jeśli o mnie chodzi, to nawet lepiej, że on gdzieniegdzie jest porysowany, dlatego że ja jak zdałam prawo jazdy, to przytarłam samochód moich rodziców, to był samochód nowy z salonu i bardzo się to odbiło na mojej psychice. Więc dla mnie to jest ok, że on nie jest taki doskonały, jeżeli chodzi o ten jego lakier, bo jeżeli ja mu coś zrobię, to się tak nie rzuci w oczy. Oczywiście mam nadzieję, że nic mu nie zrobię, ale wiecie, o co chodzi? O taki spokój wewnętrzny, ducha. Dacia miał problem, żeby jeździć, bo to było nasze jedyne auto. Tym już trochę jeździłam. Zupełnie inaczej jest w główce, się to wszystko układa. Jak wiem, że to jest samochodzik, żebym ja nim jeździła, że jak mu coś zrobię, to jeszcze mamy drugi, że wiecie, że jest starszy i nie żal go aż tak bardzo. Także tak.
Jest mega fajny, powiem wam. Jestem bardzo zadowolona. Andrzej kupił mi listka, już go odebraliśmy, także go przyczepię. Chciałam, żeby ludzie się na mnie nie denerwowali za bardzo, jeżeli będę źle jeździć. I tak pomyśleliśmy z Andrzejem, że kupimy mi taki listek, jaki przyczepiają sobie świeży kierowcy, świezi, nowo upieczeni kierowcy. Także kupiliśmy taki, Andrzej mi zamówił gdzie, na Allegro chyba, tak? No. Taki na przystaweczkach i zaraz go tutaj na tej szybie gdzieś tam przyczepimy. No Andrzejku, jak ci się jeździ małym bryczką? Oko, mały, zwinny, wszystko dobrze widać. No. O, widzę, że zerwała się ta naklejka. Tak, zdjęłam ją przed chwilą, bo była bardzo brzydka. Tutaj była taka naklejka, słuchajcie, z taką informacją chyba co tankować, tak? Tak. Także no, nie wyglądało to estetycznie i to zdjęłam. O, tutaj widzicie, są jakieś takie wypadki, przypadki. No ale tak jak mówię, się tym nie przejmuję, mi to pasuje. Bo po prostu nie chciałabym mieć takiej schizy na punkcie tego auta, że ono musi być takie idealne. Bo wtedy znowu bym się bała jeździć. A tak, to powiem wam, że dobrze mi się nim śmigało w weekend. Fajnie było. Już się nie mogę doczekać, aż wsiądę. Słuchajcie, kupiliśmy sobie samochód, żebym miała na dojazdy do pracy, a ja dostałam zalecenia teraz od lekarza, żeby przez 6 tygodni nie jeździć do biura. I dostałam zgodę moich przełożonych, żeby przez 6 tygodni pracować z domu, żeby do biura nie przyjeżdżać. Tam jednak, wiecie, no trzeba trochę pochodzić. Także teraz pracuję, tak wiecie, 100% z domu. Samochodzik mi nie jest potrzebny, ale czasem go Andrzejek wykorzystuje. Wiecie, no jakby on sobie stoi na tej naszej górnej platformie. Dać je, żeby nią ruszyć, trzeba wyciągnąć. A ten sobie tak stoi na wierzchu, czeka tylko, aż ktoś w niego wsiądzie, żeby gdzieś podjechać. I jak coś trzeba tak na szybko podjechać, załatwić, to Andrzejek sobie właśnie wskakuje. Powiedzmy, że w moją mikrę. Ale wiecie, jak to jest w małżeństwie, to raczej wszystko jest nasze. No, dobra, koniec gadania. Biorę się za odkurzacz, bo po tamtej stronie Andrzej już skończył. Także wyciągam dywaniki, wyczepię je i odkurzę, bo tam jest no trochę syf. Nikt go przed sprzedażą jakoś specjalnie nie posprzątał. Także do roboty. Wyglądają moje listki specjalnej troski. Andrzej zamówił je dwa. Ja myślałam, że to się daje tylko na tył. Andrzej mówi, że na przód i na tył. Więc niech będzie. I zaraz go przyczepię tak, o tu. I mam już mój listek. Mam nadzieję, że jak zrobię jakąś żabę albo coś takiego, to ludzie się będą na mnie troszeczkę mniej denerwować. Zobaczymy, czy to działa.